ratować. Błagam, odpowiedzcie. Ruth, już wystarczy. Nie ma tu żadnych promów ratunkowych. Ignorują ich. Nie, nie, nie. No nie. Choć korpus to zbiór świętych homofoniarzy, mieli pomagać innym ludziom. To ich cały flurwiony sens. Wyluzuj, Rocket. Poprośmy stację o kontakt z Wszechumysłem. Groot. Witamy w sztabie Korpusu Nova. Proszę wybrać preferowany język komunikacji. Jestem Groot. No wiem, ale tak wszyscy sobie popatrzymy, jak Gwiazdor myli słowa. W czym możemy pomóc? Gratulujemy decyzji dołączenia do korpusu. Wpierw prosimy o personalia, tytuł bądź numer seryjny. Richard Ryder. Star-Lord. Stara Quilla. To przegrana strategia. Twardomózgi, no weź, może się uda. Tak, proszę podać ciało niebieskie lub cudzą strukturę pochodzenia. Gdzieś tam. Jestem Ziemia. Ziemia. Wciąż wątpię w tę strategię. Tak, może i się nie uda, ale nie dzisiaj. Kuwetę, jak i a teraz, na koniec, opisz przyczynę wstąpienia do korpusu Nova. Mówcie mi, sprawiedliwość. Wychodzi, że tego nie przeliczy i najlepsza SI. Duże brawo. Nie. Dobra, niby zabawnie, ale szkoda czasu. Są jeszcze pomysły? Wybierz coś już, Peter. Lepiej zgłosić, co szykuje Riker. Że niby ciumany Wszechumysł jeszcze nie wie? Dziękujemy za proaktywność. Jednakże rychła zguba galaktyki czyni przyszłe zbrodnie nieistotnymi. Jestem Groot. Wiemy o zaistniałym zagrożeniu. Lecz nie możemy skierować ku niemu zasobów. Lepiej by wiedział o obietnicy. Aha, że niby żaden inny statek nie wydziera się o tym na wszystkich możliwych pasmach. Tak. Zalecałbym katalog kadr. Wszechumysł z pewnością w nim figuruje. Tuż po skanie statku, nasze bliskie ideału algorytmy wybrały funkcjonariuszy do kontaktu. Wykluczono opcję przekierowania zasobów w celu bezpośredniej komunikacji. Przepraszamy za niewygody. No nic, warto próbować. To pokombinujmy i na... Jestem Groot. Prosi, byś wybrał Wszechumysł. Przewiń! Przewiń! Hej! Tu wciąż jest twoja gliniarska laska. Może tak... Rocket! A, tak. Nie żyje. O! Dawaj w górę! Nova 1-1-2-4-9-4-4-3-9-6 jest poza zasięgiem sensorów i obszarem kontaktu. Richard Ryder, chyba z Ziemi. Ty naprawdę nie wiesz, kto to? Nie ciekawią mnie zbyt żadni Ziemianie. Pozwala się na jedno zgłoszenie na cykl i nie da się ich wznowić po przerwaniu. Łączenie z serwisem bankowym. Nie wierzę, że zadziałało. Strażacy Galaktyki, wytłumaczcie się. Ej, Wszechumyśle, to już kopę lat. To ja. Peter Quill, Star-Lord. No, i mówi się strażnicy. Wgraj erratę. Musisz nam pomóc. Spłacić dług? Nie, nie, gdzie tam. Ocalić Galaktyka nie przetrwa, Peterze Quillu. Co? Obsesja zwana obietnicą zalewa jej systemy, nawracając to, co napotka. A w niecałe trzy cykle rozniosła się z załogi jednej gwiezdnej fregaty na wielorakie stacje. Światy i systemy. Praxius 9, Rigiel 3. 75,2% Galaktyki Andromedy utracone. No jasne. Po co ma mówić o kontrakcji? Mają mówić. To jest świadomość zbiorcza. Słuchaj, wiemy, kto stoi za obietnicą. Widzieliśmy to na własne oczy. Teraz ta wiedza przyda się wam w stawianiu oporu. Jak możemy to ująć jaśniej?
powszechnego kościoła prawdy. Nie powstrzymam nic. Mówiłam. To kolektyw. To jest maszyna. Tak, ja po części też, wiesz? A lepiej nie mów do mnie, Perto. Hej, właśnie zwialiśmy z ich statku bazy. Wiemy takie rzeczy, że spokojnie ich złamiecie. Nie powiecie nam niczego, czego już byśmy nie wiedzieli. Sądzę, że wiem rzeczy, których nawet superkomputer nie wie. Na przykład? No, choćby jak wyczesać pióra ptakom wojny Shi'ar. Cud, że ty jeszcze żyjesz. Dlatego, że wiem, jak czesać pióra. Tak, a ja wiem, gdzie można kupić skrakowane hełmy korpusu. I to za śmieszny pieniądz. No co? Oni na pewno nic nie wiedzą, bo coś by zrobili. Chodzi o to, że my przeżywamy i doświadczamy. Przetrzymaliśmy obietnicę. Nasze doświadczenie pomoże wam ich obalić. To możliwe. Umknęła nam wartość zapamiętanych indywidualnych doświadczeń, zapisanych w archiwach. No, więc połączmy się. Jednak, poprzez niedostatki parametrów zapytania, podjęcie tego wyszukiwania jest obecnie niezalecane. A teraz raczcie wybaczyć. Siły powszechnego kościoła prawdy ciągną w te rejony kosmosu. Kluczowym jest opuścić je, nim przybędą. Wy uciekacie? A co będzie z uchodźcami? Zostawicie ich na pożarcie? Nasza główna dyrektywa mówi o zachowaniu kultury Zandara. I to ona jest nadrzędna. Nie wiecie, jak wygląda wasz świat? Zandar to może kiedyś miał kulturę. Kultura to coś więcej niż miejsce. Ale wy przewodzicie Nova. Macie obowiązek ochrony galaktyki. To jest nieprawda. Czyli nie szefujesz wiadrogłowym? Nie mamy obowiązku ochrony tej galaktyki. Tylko jej strzeżemy, by zyskiwać rozeznanie w zagrożenia. Służyć sobie i chronić siebie. To jest logiczna odnoga naszej głównej dyrektywy. W całej galaktyce macie mundurowych ginących w waszej sprawie. Nie podejmiecie ryzyka? Dla nich? Jest ono za duże. Ta ofiara nie miałaby sensu. Znanych przyczyn. Kościół wciąż gromadzi zasoby. I przez wpływami wszelkie modele probabilistyczne. To update'ujcie modele. Nie potrafimy przeprowadzić wyliczeń ich nonsensownego źródła mocy. Energii wiary. Energia czerpana z wiary przeczy logice. Nie potrafimy wyliczyć prognoz walki z czymś, co nie powinno istnieć. Więc dacie kościołowi wygrać? Niepoliczalnego źródła mocy nie można skontrować. Świadome istoty zwykle nie mają luksusu wyliczania szans przed podjęciem walki. A wy nie władacie mocą Nova? Magiczną energią? Siłą korpusu Nova? Ona nie jest magiczna. Ale tak. To jak wytłumaczycie to coś? Bo z zewnątrz nie widać tu żadnej logiki. Według Thanosa rodzą ją żywe komputery Zandaru. Żywe komputery Zandaru są mocą Nova. Ona istnieje, bo my istniejemy. A my istniejemy, więc ona też. Więc korzystacie ze swojej zbiorczej mocy, tak jak Raker z wiary innych. Może to naświetli wam metody kościoła? Możliwe. Zawdzięczamy wam nowe dane do wyliczeń. Strażnicy Galaktyki. Zbadamy je później. A obecnie czas się skupić na naszym odlocie. Wciąż odchodzicie? Jest to decyzja podjęta przy rozpatrzeniu wszelkich możliwości. Analiza całości baz danych ujawniła tylko pojedynczy byt zdolny ich powstrzymać. Czyli co? Nieco. Kto? Adam Warlock. To pierwotny złoty bóg kościoła. Niestety spotkała go zguba w ostatni rok galaktycznej wojny. Super, czyli że nikt. Raduje nas wasze dotarcie do tych samych wniosków. Stwierdzamy nieodległe zakończenie przygotowań do podróży. Bywajcie więc strażnicy. Nie, stój! Wypisz, wymaluj Nova. Nigdy nie pomagali, czyli w normie. Jestem Groot. Co? Żartujesz? Mówi, że telepomoc ciągle chce ściągnąć mandat.
Dobra, miejmy to już z głowy. Otwierć opłatę. O, co? Tu się kończy kosmos, a ty fyrtasz pieniędzmi na jakieś mandaty? Ej, ogarnij. Zaraz tu będzie najazd kościoła. Zaskoczy blokada i będziemy na odstrzał. No, dobrze, że coś odhaczone. Wynośmy się. Peter, jest jakiś ruch. Jestem, Groot. Odlatują już. Quill? Quill, widzę! Rzesz jasny szmak! Oni przyjmują obietnicę. Trzeba skoczyć, Quill! Wiem! Tak spełnia się obietnica Matrony. Peter? Nie, nie z tak bliska! Dalej, dalej! Jedziemy! Oszmuszt! Wow! Coś ty odflarkał! Nie wiem! Dlaczego stoimy? Pewnie coś utrafili w tej zasadzce! Jestem Groot! Ludzie! Przyjęcie obietnicy przez galaktykę to kwestia czasu! Sakrosankt jest zaraz tam! Nie możemy tutaj sobie tkwić! Ludzie! I co my niby zrobimy? Siedzimy jak gruda w klucie! Ludzie! Ludzie! Przyjmujesz dobrowolnie! No tak! Spójrz jak jest przerąbane bez ludzie, silnika! Ludzie! 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 Dość! Przestańcie, co? Nie słyszę własnych myśli! Rocket, napraw silnik! Jak mam niby to zrobić? Nie włączę nawet diagnosty! Mam to gdzieś! Po prostu napraw! Prych! A my co mamy robić? Nie wiem! Jasne? Nie jestem maszynką do dawania odpowiedzi! Dobra. Nie. Idź. Teraz nie dam rady. Muszę odsapnąć. Fanzolić korpus. Co za pomysł, żeby w ogóle na nich liczyć? No, no, to lider nasz wielki. Serio? Ale jak ty... O, to przywitajmy pchły. Leć, mała. Sio, sio. Co do f... Czyli to tak włazisz? Chrzanić. Cuchnie. Super.
Mamy statek? To nasza kajuta? A co taka mała? Co z tobą? Ze mną? Te włosy. Co? Ale jak to? Jak to ty? To ja? Chodź, mówiący szop czeka. I cała reszta. Rocket, aha, on naprawiał to zepsute coś. Ej, skoro jesteśmy herosami kosmosu, czemu uciekamy przed bandziorami? To skomplikowane. Wcale nie. Nie uciekaj. I wylądowaliśmy. A Groot nie chciał cię budzić, no dałbyś wiarę? Ile czasu minęło? Dość długo, by nas dowieść aż do strefy zastrzeżonej. Ej, ale jak my tam lataliśmy? Quill, chcesz mieć sprawny statek czy nie? Mój statek! Dobra, idziemy. Patrzcie, kto zwlókł się z Wyra. Kiedy spałeś, decydował Gryzoń. Tak, tak, mówił. Trochę wam zeszło. Co? Niki? Nie powinno cię tu być. Obiecałeś, że mnie stąd wyciągniecie. Wiem, ale... Niki! Tylko nie dajcie się temu dorwać! Ja będę grzecznie słuchał! Rób szybciej! Nie tykać mi przyjaciela! Przegonimy bestii, Peterze Quillo! Nie stawaj, Drax! Uczcisz się, mój sko! Drax! Jesteście? A zostaw mnie! Dlaczego mnie ścigasz? Nie można tak wciąż wiać przed problemami. To moja wina, to nie? To wszystko! Przecież mieliśmy być bohaterami. Co ty robisz? Bohater ucieka? Przecież to wszystko się nie klei! Wszystko jest źle! Trzeba być ponad strach. Brać odpowiedzialność. Przepraszam was! Nie wiem, co mam robić! Przecież wiesz! Ty wiesz! Co ty robisz? Bohater mi ucieka? Przecież to wszystko się nie klei! A zostaw mnie! Dlaczego mnie ścigasz? Przepraszam was! Nie wiem, co mam robić! Przecież wiesz! Ty wiesz! Trzeba być ponad... A masz, ty ochydo z paskudy! Peterze Quillu! Peterze Quillu! Peterze Quillu, zbudź się! Drax... Gadaliśmy już o tym, masz przestać. Twe nieślubne dziecko ma rację, Peterze Quillu. Chowat i Kamaria mogą wrócić. Okej. Musimy mieć jedynie wiarę. Drax, trochę mnie przerażasz. Szerzę dobrą nowinę, Peterze Quillu. Straciłeś swoją rodzinę, twą matkę, kobietę Kree. Pojmujesz ten ból, który niesie strata. Drax... Lecz z wiarą i obietnicą Matrony odzyskamy bliskich. Ja... Drax, ja nie... Ty przyjąłeś jej obietnicę, prawda, Peterze Quillu? No... Nie do końca. Ale nie żebym tego nie chciał. Mam... parę pytań. To zrozumiałe. Obietnica może cię przerosnąć. Przerosnąć? Dobre słowo. Ja też potrzebowałem czasu, by dojrzeć cud obietnicy. Tak, tak.
Czas. Potrzebuję czasu. Dam ci czas, Peterze Quillu. Jednak reszty nie jestem pewien. Groot może się opamięta, ale zabójczyni i gryzoń stawią opór. A przez to mogą zagrażać naszej sprawie. Pozbędę się ich. Czekaj! Czemu? Bo to jest nasza rodzina. Weź... Niech przemyślą. To nie byle decyzja. Naprawdę ufasz, że przyjmą obietnicę? Ja to wiem. Taka Gamora. Jej ojcem był Thanos. Ona ma trochę do przepracowania, nim się na to zgodzi. A Rocket? Jak zacząć? On jest dziełem szalonych naukowców. To, co Niki, Matrona, zaoferowała, to dla niego coś z innej beczki. A drewniany? Jak sam mówiłeś, ogarnie się. To przecież Groot. To nasza opoka. Zgoda, Peterze Quillu. A tak, tak, to... No to świetnie, dam znać reszcie. Nie, pójdę i sprowadzę ją tu. Jak? Jest z milion lat świetlnych stąd. Wylądowaliśmy już na jej planecie. Zważaj, Peterze Quillu. Gdy powrócę, zażąda twojej odpowiedzi. Stój! Drax! Możemy to obgadać? Super. Ej, Quill, jesteś? Ty żyjesz? Quill? O, Rocket! Jestem! O, flurwo niebieska! Peter! Rocket! Czemu ktoś mnie zamknął z zewnątrz? Aha, jest opcja, że Draxa przekonał Kościół. O, poważnie? Jestem Groot. Wiem, zupełnie porąbane. Draxa też trochę porąbało. Możliwe, że wylądował na Sacrosanct, bo szuka Matrony. Ale bez obaw. Ja mam chyba pomysł. Lameriada Czelikami? Jak tylko zdołam się jakoś przecisnąć do kokpitu... To otworzysz te zamki. Bingo! Okej, okay, i wyszedłem. A widać gdzieś Draxa? I jeszcze. A wiecie co? Nie będę co nawet cieszy. Czemu? Czemu? Bo powtarzam wam do zarkania, że to wszystko przegryża. A wy słuchacie? No nie! Po co słuchać Rocketa? Rocket biega i naprawia. Moment. To cieszysz się, że Kami przegryzła tę ścianę, czy nie? Nie, ale może i tak, skoro dzięki temu pryśniemy. O, to zgadujemy, kto będzie po wszystkim łatał przegrody, o ile wpierw nie poginiemy. Jestem Groot. Piej, postaw, że ja. I również dzięki mnie Milano nie dryfuje już jak martwa lama w kosmosie. I wiecie, nie trzeba dziękować. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że naprawiłeś statek na uciechę Draxa. Możesz otworzyć te drzwi z kokpitu? No ale powiedz, że wiesz, gdzie jest kokpit. Że wiesz, gdzie jest kokpit.
Już, widzimy się w rekreacyjnym. Okiego Flarka czekamy. Pryskajmy z tej kuli błota, zanim zielony powalony zawita z murfoloną psiapsiółką. Rocket, stój! Nie porzucimy tak Draxa. Ale to w ogóle Drax? Bo jednak się nawrócił. No wiem. Trzeba go znaleźć i wyrwać ze strefy mroku. Czy ty nam sugerujesz porwanie Draxa Niszczyciela? Podkreśliłbym, Niszczyciela! Zaszliśmy aż tutaj. Widzieliśmy tyle draństw, że nie porzucimy kumpla. Drax to wciąż nasz kumpel. To już nie jest naszym kumplem. Nie każ mi zgrywać dowódcy. Celujesz we mnie ze swoich żujanych spluw? Nie! Jeszcze nie. Chcę, żebyś zrozumiał, że to nie są żarty. Zostajemy tu. No, Flark Queen. Rychło w czas wyciągasz te swoje pukawki. Dobra, masz mnie. Są jeszcze sprzeciwy? Nie, jestem za. Jestem Groot. Git, to chodźmy po przyjaciela. Jeśli Kościół ma siłę na tym świecie, lepiej szykujmy strategię ataku. No, to jedziemy. Tylko nie tu. Wiesz, gdzie jesteśmy? Na Flurriej Lagunie. Ile jeszcze mam wam powtarzać? Nie lubię się z wodą. Hej, to on tu wylądował, tak? Wiesz, Drax. A, ale to obrzydliwe. O, czy to jakieś żarty? Ja chcę pod suszarkę. Rocket! W porządku? Nie, dość! Wciąż mokry! Skrzyżuję wody i nie flanka